Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd rynków, ale zanim zacznę przegląd, to taka ważna informacja. YouTube włączył reklamy pod moimi filmami. Stało się to, o czym mówiłem kiedyś. Kiedyś tam YouTube zmienił regulamin i zrobił tak, że pomimo tego, że się nie zarabia na reklamach, to i tak YouTube ma prawo te reklamy wrzucać pod filmami. No i okazało się, że zaczął wrzucać pod moimi filmami tego co zauważyłem, przynajmniej ja, to są jakieś reklamy brokerów, więc nie jest jeszcze tak najgorzej. Możecie napisać w komentarzach, co wam się wyświetla pod filmami, ale jest chyba na to sposób. Kuba Klawiter kiedyś tam powiedział, że można zapisać się do tego programu zarabiania na YouTube i po prostu te reklamy wyłączyć. No, spróbuję, zobaczymy, czy ten sposób zadziała. No Jeżeli tak, to. E, Jakiś czas tych reklam nie powinno być, no ale myślę, że trochę czasu minie i trochę reklam się pojawi pod moimi filmami. Więc tak, żebyście nie byli zaskoczeni. No, ja zaskoczony raczej nie jestem. Trochę to potrwało. No, reklamy są, ale może za niedługo znowu nie będzie i wszystko wróci do normy. Zobaczymy. Dobra, co się podziało na rynku w ostatnim czasie? Jeżeli chodzi o rynek akcji, giełda w Stanach, indeks SP, no to tu za wiele się nie dzieje nowego. Przez cały czas jesteśmy w kanale wzrostowym. Nowe ATH, może na wykresie miesięcznym to pokażę. To niestety jest takie przekłamanie, bo ten kanał nagle wychodzi z tego kanału. wyszliśmy, ale tak już jest, że na różnych interwałach czasami się te linie rozjeżdżają i nie do końca się to pokrywa. No ale jest jak jest widzimy, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery na no ta świeczka też, ale też zielona pięć, sześć, no pół roku wzrostu, zielone świeczki, biorąc pod uwagę korekty, korektę tu tuba korekta, ale tak naprawdę przez cały czas bez większej korekty na wykresie na świeczkach miesięcznych, bo ta świeczka, no nie zeszła poniżej tej wcześniejszej, mamy raz, dwa, trzy 5, 6, 7, 8, 9, 10 miesięcy wzrostów i to bardzo silnych od korekty we wrześniu zeszłego roku, czyli duże spadki luty zeszły rok, szybkie odreagowanie, wyjście na nowe ATH, korekta i wybicie i teraz przez cały czas w górę, więc jeżeli chodzi o rynek akcji, to za wiele się tu nie idzie przy górnej bandzie. Jakieś korekty wykorzystywane są na dokupowanie i idziemy w górę. Nasdaq też nowe ATH, podobnie przez cały czas w górę. Fang. Na fangu jesteśmy w trendzie bocznym od lutego tego roku. Bada blisko górnej bandy jest szansa, że wyjdziemy górą. Ale jak widać spółki technologiczne niektóre już zadyszkę zaczynają łapać. Giełda w Niemczech też mamy wzrosty, trochę ostatnio wyhamowało jakiś mały trend boczny, ale zasadniczo utrzymany trend wzrostowy. Giełda w Anglii też mamy lekkie wyhamowanie. WIG nowe ATH do góry. WIG20 wyjście z jakiegoś marazmu, z konsolidacji w górę, tu do ATH to jeszcze daleka, daleka droga. WIG40 stuknęło nowe ATH. Szanghaj, czyli giełda w Chinach, tu po sporej korekcie, przebiciu linii trendu wzrostowego, przebiciu wsparcia. Tu linię też możemy wrócić, już za dużo nie wnosi. Mamy odregowanie, odbicie idealnie od tej linii. Znowu korekta. No i pytanie, czy no na razie to tak trend boczny jesteśmy? Jak popatrzymy sobie, zobaczmy na większym interwale. Trend boczny na bardzo dużym interwale to duży trójkąt gdzieś. Pośrodku lekką tendencją wzrostową. Japonia dalej przy czas tej korekcie po szczytach z lutego tego roku. Dalej mamy korektę. Transport nam odbił, więc to, to też mówiłem w jednych wyników, że tutaj transport słabo, giełdy w górę, ale mamy odbicie na transporcie, więc dalej jest potencjał na kolejne wzrosty. A na rynku kryptowalut Mamy odreagowanie od lipca tego roku, bo no praktycznie z jakimiś małymi korektami przez cały czas w górę. Dobra, zobaczmy poszczególne kryptowaluty, bo tu się coś dzieje, ciekawego, no coś się dzieje. Bitcoin ciągnie w górę, ale przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Nie przesuwałem jej jeszcze, nie zrobiłem jako przerywaną. Podjęliśmy jakiś lekki trend boczny. Ostatnia korekta. Jak popatrzymy sobie od początku tego dragowania, pierwsza korekta, szybkie odbicie, nowy lokalny szczyt, później kolejna korekta, nowy lokalny szczyt, korekta, nowy lokalny szczyt, korekta i ta korekta już nam się rozbudowała bardziej niż wcześniejsza. Już Bitcoin przynajmniej łapie lekką zadyszkę, jeżeli chodzi o wzrosty. I jak popatrzymy sobie na wykres tygodniowy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tygodni zostowych. Ten tydzień już jakaś taka świeczka czerwona, ale zobaczymy, jak się skończy. Jeszcze się tydzień nie skończył, bo może jeszcze będzie wyciągnięcie. No ale spodziewam się, że może nam się zarysować korekta na innych interwach czasowych, czyli na tygodniowym, na miesięcznym tu widać piękne dwie świeczki zielone, ale na wykresie tygodniowym już się robi trochę słabo i może nam się zrobić. Właśnie korekta na tym interwale tygodniowym, co oznaczało, że tu jest nawet szansa testowania tych 42 600 od góry. Wyjście z tej mini konsolidacji. Ta linia trendu wzrostowego może nie zostać utrzymana. Mogę ją przesunąć w prawo, ale myślę, że zostanie przebita. Jak inne kryptowaluty. No, inne kryptowaluty podążają za Bitcoinem, ale nie wszystkie, bo Solana, nowe ATH, i tu mamy mega wybicie. Po nowym ATH, nowym szczycie na 81 korekcie do 65, dobiliśmy prawie do 100 dolarów. Solana chyba już na 8 miejscu w kapitalizacji. W porównaniu do innych projektów, no, wybija się. W tym ostatnim okresie. Cardano podobnie sobie radzi dobrze, może nie aż tak dobrze jak Solana, ale też nowe ATH stuknęło. Korekta. Przetestowaliśmy. to ATH. Pytanie, czy już zadyszka, czy jeszcze jest szansa na dalsze wzrosty. Teraz, co się dzieje z kryptolotami, które już mają ugruntowaną pozycję, czyli ETH. No, ETH złapał większą zadyszkę, jakiś trend boczny na wpadł. Do swojego ATH jeszcze kawałek. BNB, może nie wpadł jakąś taką większą zadyszkę jak ETH, ale też do swojego ATH jeszcze trochę. Na razie ładne wzrosty. No i patrząc dalej w dół, to zasadniczo coraz bliżej te jest podobne do Bitcoina. W górę tu jakaś lekka korekta. No, Matic Fetch też padliśmy jakiś trend boczny. Może nie będę pokazywał wszystkich, ale zasadniczo te wykresy dość mocno pokrywają się z tym, co się dzieje na Bitcoinie. Do nowego ATH jeszcze kawałek, z tych, które tutaj analizuję, to jedynie Solana i Cardano swoje ATH przebiły. Czy to jest znak, że reszta też przebije? No myślę, że trzeba patrzeć nadal na bitcoina. Jeżeli bitcoin przebije, to reszta jak najbardziej duża szansa. Jeżeli bitcoin nie przebije, to jedynie. Projekty, które są bardzo mocne, tak jak Solana czy Cardano w ostatnim czasie, mają szansę na większe wzrosty. Zobaczmy dominację Bitcoina. Utrzymuje się w okolicy 44%. I może sobie tutaj rysujemy jakieś linie. Dolną linię wrysujmy sobie kolorem fioletowym, ciągłą. Ograniczenie 39% przy tym szczycie tej hossy. Jeżeli to już koniec hossy. A jeżeli nie, to przy tym lokalnym szczycie na krypto. Dominacja Bitcoina spadła do 39%. I tutaj górne ograniczenie. Odreagowanie było do 49%. Prawie do 50%. 40-50%. Ten przedział, jak to wyglądało <coughs> wcześniej. Kiedy mieliśmy hostel w 2017, zejście na dołek, czyli szczyty Hossy 35% dominacji Bitcoina i potem już było dragowanie, gdzie kurs spadał i reszta kryptowalut poza Bitcoinem spadała jeszcze bardziej, a Bitcoin gdzieś spadał mniej. Stąd ta dominacja się zwiększała. Teraz wygląda to trochę inaczej. Też mieliśmy spore, spory spadek. Odreagowanie w miarę silne. Korekta, ale gdzieś wpadliśmy w jakiś trend boczny tutaj. Przynajmniej nie widzę takiego trendu bocznego. To też może oznaczać, że to jeszcze nie jest dołegi dominacja Bitcoina będzie się zmniejszać. Może to oznaczać, że to jeszcze faktycznie nie było szczytu fosy. Zobaczymy. Trochę ten wykres wygląda inaczej. Jak się coś więcej tu wyklaruje, to może postaram się wtedy rozwinąć temat. Na razie za bardzo nie ma o czym rozmawiać. Co się dzieje na Forexie? Indeks dolara amerykańskiego. Weszliśmy z konsolidacji, powrót i na razie tyle. Euro, USD dalej w konsolidacji. Dobiliśmy prawie do dolnej bandy. Frank do złotówki. No złotówka powoli nam się osłabia przez cały czas. też było też związane. Dolar się umacniał ogólnie. Złotówka w tym samym czasie się osłabiała. Jak zobaczymy sobie USD PLN, no to mamy osłabienie złotówki. No prawie doszliśmy do 3,95. Prawie do 4. I tak samo na franku 4,28. Jeżeli. Będzie się utrzymywała dobra koniunktura, to powinno być ok, ale inflacja w Polsce dość mocno rośnie i na tle Europy chyba jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wzrost cen, co nie sprzyja polskiej złotówce, złotówki, do złotówki i może to spowodować, że że złotówka będzie się dalej osłabiała. Pytanie, czy stopy procentowe będą podnoszone? No myślę, że. Jest coraz większa szansa, że tak. Chyba, że. No i tutaj zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z wirusem. No bo to jest czynnik, który może tutaj dość mocno namieszać. Jeżeli będziemy mieli jakieś kolejne lockdowny na jesień. Kolejne, kolejne zamknięcia gospodarek. To może być znowu wywrócone wszystko do góry nogami i postawione na głowie. Już teraz stoi na głowie, ale można jeszcze poobracać kilka razy, tak żeby pacjent nie wiedział, co się dzieje, takie wstrząśnięcie. Do funta 5,34 za funta, no też mamy tendencję osłabianą, choć ostatnio nawet odragowanie dość dobre. I surowce na koniec, złoto. Mieliśmy zjazd do dolnej bandy prawie do 1678. Dolarów za uncję. Mamy dość szybkie odregowanie, to jest plus. Przebiliśmy, co prawda, tą linię trendu wzrostowego, którą tu wrysowałem, ale wyszliśmy złotem w górę. Więc w miarę pozytywnie, tutaj chyba się komuś sknęła ręka i spore spadki. A tak jak mówiłem, jak przyjdą spadki na giełdach, no to raczej złoto też prawdopodobnie zareaguje, to, tak jak to było w marcu. W lutym zeszłego roku, srebro. To już sytuacja wygląda gorzej, bo doszliśmy do dolnej bandy i nie mamy odreagowania takiego jak na złocie, czyli powrót nawet wyżej z tych spadków, tylko gdzieś lekkie odreagowanie mieliśmy w miejscu. Palat. To co mówiłem, że te spore świeczki czerwone no nie wróżą niczego dobrego i mieliśmy spore znowu spadki. Dobicie do wsparcia na 2187. Odreagowanie lekkie, ale czyżby palad, gdzieś moda na palad byłam jakaś mega hosta tak naprawdę od 2016 z 600 dolarów na 2875, taką hiperbolą zakończoną. I potem przełamanie, szybki spadek, no i teraz chyba już ten rajd na paladzie się skończył. Przynajmniej w ostatnim okresie tak to wygląda. Platyna dalej w korekcie jest od szczytów. I na razie nie zapowiada się na to, żeby coś tutaj się miało poprawiać. Miedź, miedź przebiła linię trendu wzrostowego i miedź na tej hoście od zeszłego roku od marca mocno urosła. Nowe ATH stuchnęło od wiele powyżej wcześniejszego. Tak, korekta. To prawda, tu przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Może ją przesunę. Ale szybko wyszliśmy ponad nią i jest to pozytywne. Ale może się to rozwinąć w dłuższą korektę albo nawet taki trend boczny. I zobaczmy jeszcze na ropę. To sytuacja dość podobna, bo nie robiliśmy nowego ATH, tylko też przebita linia trendu wzrostowego. Też mogę tą linię przesunąć. Bo wyszliśmy powyżej. I pytanie, czy będzie kontynuowane wzrosty, czy raczej gdzieś pójdziemy w trend boczny. No możemy właśnie mielić w trendie bocznym. Wchodzimy w okres powoli powakacyjny, jesienny, i coś się tu będzie działo. Ale co? Co się może powiedzieć, No skoro idziemy w górę przez cały czas na akcjach. Żeby no żeby się coś podziało, to możemy mieć albo to wybicie z tego kanału i stuknięcie takiego mocnego ATH wychodzącego z tego kanału. Już tu mieliśmy ten kanał, rozszerzałem kilka razy wyjść z kanału, ale jak widać, zasadniczo wzdłuż tej linii idziemy i wtedy potem byłaby dość spora korekta, albo bez tego wyjścia górą ta korekta nastąpi. No i myślę, że to nastąpi w ciągu miesiąca najbliższego. Się będzie działo dość sporo. Jak to będzie to miało wpływ na kryptowaluty, no myślę, że dostaną po dupie i może się zdarzyć, że nie zdążymy stuknąć nowego ATH na bitcoiny i przyjdzie ta korekta, o której mówiłem, którą zobaczymy na interwale tygodniowym. Na razie, tam na wykresach jedno, na świeczkach dniowych, korekty były małe, ale na większych interwałach nic nie było widać. I może przyszedł już ten czas, gdzie na większych interwałach czasowych korekta nam się pojawi. Solana, mega tu wybicie, ale to bym też coś spodziewał, że raczej jak przyjdzie korekta, to może być spora. Eee, I może to być duże zaskoczenie, bo fajnie wybiliśmy tu. Ciekawy wykres, jest nic się nie działo. Jakieś taka hiperbolka nam się stworzyła. Tak dziwnie to, bo potem jakiś trend boczny. Wybicie nowego ATH, jeszcze z korekta. Zobaczcie, korekta z tego ATH. 66% tak naprawdę w ciągu kilku dni. I wydawało się już posprzątane. Testowaliśmy wsparcie. I trójkąt zniszkujący wyglądało to nieciekawie, nasalone i wybicie z tego trójkąta górą, wybicie nowego ATH. Jeżeli chodzi o wolumeny, to wolumeny nam się trochę zmniejszyły, więc taka dywergencja tam się stworzyła. Większy wolumen był na wcześniejszym ATH, a na tym teraz to już w ogóle jest lipa totalna. I no tutaj spodziewam się, że możemy spokojnie przetestować te 58 nawet tego wcześniejszego ATH, bo to wtedy byłoby 40%, więc to nawet może spaść niżej. Więc jeżeli jesteście tutaj podnieceni tymi wzrostami na solanie, to myślę, że warto sobie gdzieś przytrzymać emocje i poczekać, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby wejść w ten projekt i kupić po korekcie. Niż na szczytach jeżeli chodzi o Cardano, to sytuacja wygląda trochę lepiej. Choć z wolumenem to też nie ciekawie, bo wolumen nam spada. Nowe ATH wolumen, a zobaczmy, jeżeli chodzi o wolumen na bitcoinie. Jak sytuacja wygląda na bitcoinie? miarę stabilnie. Ale też tutaj spore wzrosty na starcie i potem idziemy w górę i gdzieś wolumen nam stoi. Choć. Może lekko minimalnie w górę, ale to było. Wybicie na szczytach gdzieś wolumen był spory, i spory wolumen był, kiedy zrobiliśmy dołek, tutaj lokalny. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. Proszę wpisywać w komentarzach, jakie tam się reklamy pojawiają pod moimi filmami. Jestem ciekaw, co tam YouTube zafundował. Jaką niespodziankę. Moim oglądającym. O, ciekawe teraz, bo e, razowi naganiacze włączając reklamy dawno, dawno temu na YouTubie powiedzieli, że po to włączają reklamy, bo, bo wtedy YouTube te filmy promuje, bo w sumie jak nie ma reklam, to po co miałby promować? No, ma to jakiś sens ekonomiczny dla YouTuba na pewno, bo wiadomo, że lepiej promować filmy, na których zbiera pieniądze, niż te, których pieniędzy nie zbiera. Ciekawe, no teraz są te reklamy pod moimi filmami. Mam nadzieję, że niezbyt długo będą. i Ciekawe, czy YouTube nagle zacznie promować, bo to w ogóle już teraz z punktu widzenia ekonomicznego, YouTube'a to powinien te filmy promować, gdzie tylko można, bo zasadniczo nie musi się dzielić ze mną z zyskami z tych reklam, bo całą kasę bierze sam. Jednakże, że puszcza mi reklamy pod filmami, to jeszcze nie musi mi za to nic odpalać. No nie mam włączonego tego programu partnerskiego do zarabiania na YouTubie. Więc zobaczymy, czy coś się zmieni i filmy będą promowane. Obstawiam, że raczej nie, że ten kanał jest za mały i to, to są jakieś drobne dla YouTube. A. Chociaż algorytmy prawdopodobnie są tak poustawiane, ja też bym się nie zdziwił, żeby optymalizować zyski, yy, tylko też Bardziej to jest paczone, nie tak jak krótkowzrocznie, że tu i teraz jak najwięcej kasy zebrać, tylko gdzieś wspierane są kanały z potencjałem, które mają przypływ nowych subskrybentów. Rozwijałem się bardzo. No, mój kanał ostatnio za dużo się nie dzieje, nawet był spadek subskrybentów. Teraz trochę tam podrosło, więc zasadniczo globalnie tego spadku nie ma. Gdzieś przez kilka dni było, Bywało trochę subskrybentów. Więc yy, tu, no i mój kanał też. Jakichś treści kontrowersyjnych za dużo nie ma. Raczej mało jest treści, które byłyby niezgodne z jakąś polityką YouTube'a. I to ciekawe też kontrowersyjne treści się dobrze sprzedają. YouTube rzuca jakieś ostrzeżenia, jakieś bany na, na kanały. No to jest też takie dziwne, a jednocześnie jest to tak skonstruowane, że, że te treści przyciągają ludzi. Więcej reklam, więcej zarabia, więc te bany są czasowe, potem są zdejmowane, więc to jest taka, taka zabawa, że niby nam się to nie podoba, jesteśmy przeciwko temu, ale w sumie, jak na tym zarabiamy, to czemu nie? Więc, no czyli te algorytmy działają na zasadzie, żeby wycisnąć jak najwięcej pieniędzy yy, z tego biznesu. No i się nie dziwię, więc. Nie powinienem tutaj zauważyć jakichś wielkich zmian. No na pewno będzie to trochę słabe, jak zaczną się jakieś pojawiać skamy w reklamach. Jakieś takie szemrane, szemrani naganiacze, którzy chcą się wylansować. No to, to trochę tak słabo. Dlatego też przez cały czas unikam tych reklam, żeby właśnie nie było, że ktoś wchodzi na mój kanał i to nagle rasowy naganiacz ma swoją reklamę, a potem. Nagle mój film, który krytykuje naganiacz. No przecież to, to się kupy dupy nie trzyma. Ale tak jak powiedziałem, może się to uda ogarnąć i za chwilę tych reklam znowu nie będzie i będziemy w domu. Dobra, dzięki wszystkim miłego, miłej końcówki weekendu. Zarabiajcie dużo, ale jeszcze więcej radości miejcie nie z pieniędzy, ale z tego, co się dzieje wokół Was. A nie z tego, co byście chcieli, żeby się działo. Albo taka jeszcze jakaś myśl na niedzielę. To, co zauważyłem, jest taka rzecz, że większość ludzi, jak opisuje siebie, to opisuje siebie tak, jakby chcieli, żeby było, a nie tak, jak jest w rzeczywistości, czyli ogólnie się oszukujemy. Widzimy siebie trochę inaczej niż jest w rzeczywistości, więc może trochę mniej oszukiwania siebie. Fakt, że trochę może to nie być przyjemne, przynajmniej na początku na pewno, no bo jednak, jak gdzieś się oszukujemy, to jest lepiej, ale w dłuższej perspektywie to procentuje i ma to sens, bo coraz mniej jesteśmy oderwani od rzeczywistości, coraz bardziej jesteśmy odporni na różne niekorzystne zjawiska, na krytykę, hejt i tego typu sprawy. A im bardziej się oszukujemy, im bardziej żyjemy w jakiejś bańce, zamkniętej w jakimś jednym pudełku, no tym jest gorzej. I to też obserwuję w rozmowach z ludźmi, że ktoś jest gdzieś pozamykany. No większość jest pozamykana w pudełkach każdy, ja też jestem w różnych, ale staram się gdzieś z tych pudełek wychodzić i obserwować inne pudełka, wskakiwać do innych, do jakichś większych. I gdzieś yy, słuchać ludzi, bo to jest też nagminne, że nie słuchamy innych. Chcemy powiedzieć, co my myślimy, a nie słuchamy, co mają inni do powiedzenia. A warto posłuchać innych. Oczywiście nie wszystkich, bo większość to głupoty gada, ale warto posłuchać osób, które coś ciekawego wnoszą i od kogoś kogoś, od kogo możemy się czegoś nauczyć. Bo to też procentuje. Czasami to, co ktoś mówi, może być dla nas niemiłe i niefajne, ale tak jak mówię, w dłuższej perspektywie działa to pozytywnie. Taki jeden fajny komentarz był pod filmem ostatnim, więc może go przytoczę na koniec jeszcze. Jeszcze tylko chciałem podziękować Karelowi Stachera, który jako pierwszy napisał, że pojawiły się reklamy pod filmami. Dzięki. I komentarz, który naprawdę jest mega, mega dobry. Nietypowe rozwiązania napisał. A propos hejtu i Ansumów, to jest to jedyny wyznacznik odstawania od większości. Na pewnych poziomach świadomości zaczyna robić się coraz świeższe powietrze. Minusem jest to, że mało z kim jest pogadać, bo żadna przyjemność rozmowy z niewidomym o kolorach, lecz zazwyczaj wtedy pojawia się umiejętność doświadczania stanu szczęścia, nie wynikającego z czynników zewnętrznych. No jest to tak prawdziwe, że naprawdę. Mm, no, wielki szacunek za ten komentarz. I tak jest. Im bardziej się rozwijacie, im. Jesteście na jakichś wyższych poziomach świadomości, no to okazuje się, że z otoczenia coraz mniej osób jest takich, z którymi jesteście w stanie porozmawiać. I to ta rozmowa coś wnosi. No ale, żeby nie było tak przykro, to właśnie staje się to, o czym tutaj napisał: że okazuje się, że wtedy już nie potrzebujemy do szczęścia innych osób, jakichś klakierów nie wiem, jakichś innych rzeczy, jakichś zakupów, jakichś nowych m, materialnych rzeczy, które dają nam szczęście, bo, bo tak jak no, tak pięknie napisane, umiejętność doświadczania stanu szczęścia nie wynika z czynników zewnętrznych. No tak się właśnie dzieje, że to nie jest tak, że nagle jest mniej tych osób, z którymi możemy rozmawiać i czujemy się źle. No właśnie nie, bo nagle nie potrzebujemy tego. No, okazuje się, że, że po prostu... Jesteśmy w stanie być szczęśliwi sami ze sobą. Duży błąd popełniają się, duży błąd. No, na niższych poziomach świadomości nie da się jakby inaczej. Popełniają ludzie, którzy e, oczekują, że będą szczęśliwi, na przykład, że druga osoba w związku da im szczęście, sami są nieszczęśliwi, ale druga osoba im da szczęście, a okazuje się, że tak nie jest, bo e, może to na chwilę jest przypływ szczęścia, radości, zauroczenia, ale potem. A druga osoba wnosi też bagaż doświadczeń, czasami negatywnych, negatywne jakieś emocje. I bardzo rzadko się zdarza, że parując e, się z kim okazuje się, że jest tutaj bilans dodatni dla nas. A przeważnie jest tak, że to my więcej dajemy. Znaczy no, no patrząc z drugiej perspektywy, to też tak nie jest, że, no bo ktoś jednak więcej bierze. Ale to też tak nie jest kolorowo dla tego, który jest osobą takim wampirem energetycznym i bierze z tego związku więcej, że on też się czuje szczęśliwy. No nie, on już jest uzależniony od tego, od tej drugiej osoby, więc to jest taka, e, taka współzależność dwóch osób, które czerpią z, z tego z związku, z tej drugiej osoby i nagle potem się okazuje, że to tak nie działa, że no sami ze sobą nie jesteśmy szczęśliwi. No ale no tak jak Powiedziałem wcześniej, no nie da się tego osiągnąć, będąc na jakichś niższych poziomach świadomości. I, I to normalne jest, że potrzebujemy drugiej osoby, żeby być szczęśliwym. Tylko, że to jest utopia, niestety powtarzana jak mantra przez większość też i kłamstwo, które no, powtarzane tysiące razy staje się prawdą dla większości. A potem się okazuje, że tak nie jest. Co też nie oznacza, że będąc na jakimś wyższym poziomie świadomości Kontakty z innymi ludźmi są kiepskie. No nie, tylko wtedy jesteśmy bardziej świadomi, możemy sobie bardziej świadomie dobierać osoby, z którymi utrzymujemy znajomości. I tak jak dla większości pewno youtuberów utrata subskrybentów byłaby czymś złym i powodem do nie wiem, smutku, może nawet depresji a w moim przypadku takie odsianie. Zjadne od plew jest nawet lepsze, bo wtedy okazuje się, że już pod filmami nie ma hateów. Jak są, to są znikome, już po prostu e, tak naprawdę zostają osoby, które, które są świadome, które chcą się rozwijać, które potrafią posłuchać, które potrafią e, dzielić się doświadczeniami, które piszą komentarze, które mogą wnieść naprawdę bardzo dużo dla innych osób. Dlatego polecam czytać komentarze pod moimi filmami, bo naprawdę zdarzają się perełki takie jak ta, że może tutaj tą końcówkę jeszcze przytoczę na koniec filmu. Żadna przyjemność rozmowy z niewidomym o kolorach, lecz zazwyczaj wtedy pojawia się umiejętność doświadczania stanu szczęścia nie wynikającego z czynników zewnętrznych. Stan szczęścia nie wynikający z czynników zewnętrznych. Tego życzę wszystkim. I sobie też, bo to jest też taka, jakaś lekka utopia, żeby dojść do takiego stanu, że całkowicie czynniki zewnętrzne są dla nas obojętne, bo tak oczywiście się nie da. Ale zbliżając się do tego poziomu, naprawdę wtedy możemy sobie robić to, co chcemy, to, co lubimy, to co jest dla nas dobre. Jednocześnie okazuje się, że robimy dużo dobrego dla innych tak po prostu. Taki efekt uboczny. Nieraz już mówiłem o efekcie ubocznym. Który jest ważniejszy nieraz niż to ten nasz cel główny? Jeżeli sobie wybierzemy za cel główny coś, co akurat nie jest dobrego, to efektem bocznym raczej też nic dobrego nie będzie. Dobra, tym miłym akcentem zakończę. Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego razu.